Przed tym statucie mieliśmy zapisane, że aby wnieść inicjatywę uchwałodawczą obywatelską, tak, potrzeba było 5 tysięcy głosów mieszkańców, natomiast inne punkty statutu, czyli klub radnych, tak, komisja, poszczególna komisja ma inicjatywę uchwałodawczą, 5 radnych, przepraszam, 5, ale mówię także o komisji. Dzisiaj mamy tutaj zmianę, gdzie z 5 tysięcy, to jest uzasadnione, tego nie neguję w żadnym wypadku, to jest uzasadnione, obniżamy ten próg z 5 tysięcy podpisów do 150 podpisów. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że mimo wszystko tutaj został, nie został zaakceptowany punkt paragrafu 25, punkt 5, w którym inicjatywę uchwałodawczą mają też radni. Do czego zmierzam? Chciałbym to w taki sposób przynajmniej na moją logikę uzasadnić, tak? Jeżeli 150 osób ma inicjatywę uchwałodawczą w mieście obywateli, 150 obywateli, a w zasadzie każdy z nas, z radnych, tak, w wyborach otrzymał większą ilość głosów. Ja tutaj dam przykład osoby, która najwięcej głosów, chyba ponad 1800 głosów otrzymała w wyborach do Rady Miejskiej. No to ja myślę, że za tą osobą stoi prawie 2000 osób, powinna mieć inicjatywę uchwałodawczą. Proponowaliśmy poparcie także złożenie takiej inicjatywy przez jednego radnego, każdego radnego, uważamy podobnie takiej pani, dlatego żeśmy się podpisali pod tym projektem uchwały, ale ponieważ osoba ta, która uzyskała największą liczbę głosów w mieście, pan radny Michał Czepek, jego przewodniczący klubu, no zakwestionował to i w zasadzie poszliśmy na daleko idący kompromis. Uwzględniliśmy tutaj propozycję Platformy Obywatelskiej o wyeliminowanie tego punktu, bo uważamy, że największą korzyścią dla mieszkańców jest to 150 podpisów, które umożliwi już do zdecydowanie mniejszej grupy urealnie jakąkolwiek inicjatywę obywatelską w tym mieście i to jest najważniejszy skutek demokratyzacji życia społecznego. Państwo doskonale wiecie, radny, jeżeli składa jakąś propozycję, czy uchwałodawczą, to raczej po to, żeby wprowadzić się w życie, a nie po to, żeby polubi pisać. Tak, jeżeli ktoś lubi pisać, to pisze wiersze. Natomiast jak Państwo doskonale wiecie, jest nas 23 radnych na tej sali i żeby wprowadzić w życie jakąś uchwałę, trzeba znaleźć większość. Więc po co produkować uchwały, które nie znajdą poparcia nawet 5 radnych na tej sali? Nie ma najmniejszego sensu, tak? 5 radnych, jak doskonale Państwo sobie zdajecie sprawę, może w tej kadencji jeszcze nie było takich interpelacji, ale w poprzednich, 2 kadencje temu, jeżeli radni opozycji składają interpelacje i ona jest bardzo dobra dla mieszkańców, bardzo dobra dla jakiejś części miasta, to wszyscy chętnie ją podpisujemy. Jeżeli radni składają inicjatywę uchwałodawczą, będzie to dobre dla innych niedobre. No popatrzmy sobie w Sejmie, jak to jest, tak? Że te mniejsze kluby mają problem, żeby zebrać podpisy pod inicjatywą akurat ustawodawczą w tym wypadku. Ja się do końca nie zgodzę, no tutaj, ale rozumiem, no większości nie mamy, no będziemy musieli zaaprobować taki stan rzeczy i tyle. Tak. No na pewno nie było takiego problemu w poprzedniej kadencji. W przypadku, kiedy pojawił się projekt uchwały i projekt, który nie byłby poparty przez tych 5 radnych. Ja przypomnę mój przypadek, kiedy, jak powiedziałem na komisjach, przechodziłem do radnych opozycji, do radnych PiS-u, radnych Grudziądza, szukając poparcia dla projektu w sprawie budżetu obywatelskiego. Państwo wtedy to poparli. Może byliście opozycją, ale jesteście opozycją. To po pierwsze, konstruktywnie, bo to było dobre dla mieszkańców, to się sprawdziło. Po drugie, ja myślę, że ten model jest bardziej twórczy, bo cóż z tego, że jeden radny siądzie, napisze projekt uchwały, nawet najlepszej uchwały, ale przekonanie tych 5 radnych powoduje, że ten projekt poddany już jest pewnej dyskusji, pewnemu dialogowi i chodzi o to, co powiedział radny Czepek, no chodzi o to, żeby być też skutecznym, żeby ostatecznie ten projekt uchwały przeszedł i żeby tą uchwałę wdrożyć w życie. Ta inicjatywa głównie zmierzała do tego, aby wyjść w kierunku mieszkańców. No i tutaj wydaje mi się, że w tych najważniejszych sprawach jesteśmy w stanie znaleźć jakieś porozumienie i nawet grupę 5 radnych, by przygotować jakiś projekt inicjatywy uchwałodawczej. Natomiast przypomnę, głównym celem jest to, aby uspołecznić działania obywateli Grudziądza, uspołecznić działania naszych mieszkańców. Dać im tą możliwość, że nie muszą już tak zabiegać przez miesiące, żeby zebrać 5 tysięcy podpisów,
tylko żeby w krótszym czasie przygotować taki projekt, zebrać 150 podpisów i przyjść do nas, bo i tak rozpocznie się na nowo dyskusję tutaj. Natomiast nam bardzo zależało po pierwsze i dziękuję za to, że Państwo tutaj zaakceptowali ten projekt. Nam zależało na pewnym kompromisie w tej sprawie. Może któregoś dnia trzeba będzie powrócić do statutu i kiedyś przyjdzie taki moment na to, aby trzech czy jeden radny miał inicjatywę uchwałodawczą. Natomiast na dzisiaj najważniejsze jest, że wychodzimy do mieszkańców, dajemy im takie narzędzie i szybciej będą mogli w jakiś sposób dotrzeć z konkretnym projektem do Rady Miejskiej. Do rozpatrywania uchwał wyglądają całkowicie inaczej do tych podmiotów, które mają inicjatywę uchwałodawczą. Jedynie w wyjątku do mieszkańców jest cały tryb, który polega na badaniu podpisów, na analizach prawnych, na innych takich formach. Radni mają do tych wszystkich działań, tak samo jak było teraz przy współpracy nad tym projektem, biuro prawne Urzędu Miejskiego, mieszkańcy mają inny tryb, a więc powinniśmy to po prostu uwzględnić. Tych 150 mieszkańców po pierwsze będzie musiał być zebrany, będzie musiał być oceniony z punktu widzenia ważności tych podpisów, a więc to, czego nie ma przy innych podmiotach mających inicjatywę uchwałodawczą. Następnie także będzie analiza prawna i też ci mieszkańcy będą musieli w własnym zakresie to uzupełnić. My jako radni mamy bardzo ułatwioną sytuację, gdyż korzystamy z biura prawnego, które tak jak tutaj w przypadku nawet komisji mieszkaniowej wszelkie wątpliwości przedłożyło przedstawicielowi komisji mieszkaniowej i można było to dzisiaj wprowadzić. To są dlatego odrębne tryby, dlatego sądzę, że powinniśmy to zachować w tej formie, co jest obecnie obowiązujące. Tak jak pan radny Szymański powiedział, też może nadejść taka chwila, że nad samym statutem, samym regulaminem będzie konieczność usiąść, zastanowić się, ale na tą chwilę sądzę, że ta zmiana, która jest przygotowana, jest najbardziej istotna.